Kłaniam się Państwu pięknie, jakże się cieszę, że znowu w Krynicy Zdroju. Jestem bardzo szczęśliwy, że w pięknym maju wyjątkowym 2022 roku, kiedy obchodzilibyśmy, jakby był w stanie dożyć Jan Kiepura aż 120 lat, huczną wielką imprezę muzyczną, niemniej i tak oczywiście cieszymy się i świętujemy pieśnią, humorem, wspaniałymi dźwiękami, obecność w historii polskiej muzyki, polskiej opery, operetki, polskiego teatru, a także tego miejsca, tego kurortu, wpisaną jakże poetycko, jakże nieśmiertelnie obecność Jana Kiepury. Cieszę się, że wraz z Fundacją Instytut Państwa i Prawa Wojtka Króla mogliśmy przyjechać tutaj do Państwa i cieszyć się najpiękniejszymi piosenkami, pieśniami, wspaniałymi artystami, bo to i Jacek Wójcicki, Ewelina Szybilska, Łukasz Gaj, Krynickie Studio Baletowe imienia Władysława Szlenka i oczywiście Orkiestra Arte Symfonico Mieczysława Smydy. Bardzo gorąco wszystkich Państwa pozdrawiam i zapraszam na nasze widowiska, koncerty. Przybywajcie. Jan Kiepura w maju w Krynicy. Cieszymy się, że jest. Cieszymy się, że Państwo jesteście z nami. Przywitała nas Orkiestra Arte Symfonico pod dyrekcją Mieczysława Smydy. Oraz perła perły tego najpiękniejszego uzdrowiska, czyli Krynicki Zespół Baletowy, wspaniałe studio baletowe imienia Władysława Szlenka pod kierownictwem Małgorzaty Malczak. Wielkie brawa dla pani Małgorzaty. Bardzo prosimy o słowo powitania gospodarzy naszego dzisiejszego spotkania, wydarzenia. Pana Wiesława Pióro, prezesa uzdrowiska Krynica Żegiestów. I pana Wojciecha Króla, prezesa Fundacji Instytut Państwa i Prawa. Zapraszamy panów. Oddajemy swoje mikrofony. Oczywiście na chwilę. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w tym wyjątkowym obiekcie w pijalni głównej w Krynicy Zdroju, w pijalni, która jest własnością spółki Uzdrowisko Krynica Żegiestów. Ale przede wszystkim to zaszczyt, że mamy tak wspaniałych partnerów i nie dopuścimy do tego, żeby tutaj na tej scenie zalegał kurz. Ta scena będzie zawsze gorąca, zawsze do dyspozycji Państwa, tej wspaniałej krynickiej publiczności, a mając takich partnerów jak Marszałek Województwa Małopolskiego, jak Fundacja Instytut Państwa Prawa, tak jak Studio Baletowe, na pewno jeszcze wiele imprez będziemy mogli dla Państwa przygotować w ramach cyklu nie tylko Małopolska Majówka z Kryniczanką, ale na wszystkie imprezy do pijalni zaprasza właśnie marka Kryniczanka. Dzisiejsze wydarzenie Uśmiechnij się z Kiepurą, no popatrzmy na sam tytuł, tak? Czasem brakuje nam tego uśmiechu. Ja myślę, że krynickie wody sprzyjają temu, żebyśmy naprawdę częściej do siebie się uśmiechali. Życzę Państwu wspaniałych wrażeń. Dziękuję. Bardzo mi miło Państwa widzieć tak licznie zgromadzonych. Jako dyrektor Festiwalu Kiepury w 2016 roku miałem tą przyjemność, że zainaugurowałem widowisko Uśmiechnij się z Kiepurą w Krynicy dzięki panu Łukaszowi Lechowi, jego twórcy. No i było ono hitem z festiwalu przez kilka kolejnych lat. Po latach postanowiliśmy z okazji 120. rocznicy urodzin Jana Kiepury zrobić Kryniczanom prezent i przywieźć to widowisko jeszcze raz. Cieszę się i dziękuję Państwu, że ten prezent chcieliście tak licznie przyjąć. Dziękuję oczywiście panu prezesowi, spółce Uzdrowisko Krynica Żegiestów za to, że nas przyjęli. Dziękuję
naszym partnerom, przede wszystkim Biuru Programu Niepodległa, ponieważ właśnie z dotacji Wieloletniego Programu Niepodległa na lata 2017-2022 z konkursu dotacyjnego Niepodległa pochodzą pieniądze, dzięki którym Państwo możecie zupełnie bezpłatnie w tym widowisku uczestniczyć. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Państwa radnych, przedstawicieli Rady Miasta Krynicy-Zdroju i życzę dobrej zabawy. Bardzo dziękujemy panom prezesom. Szanowni Państwo, postaramy się jakoś wspólnie poprowadzić Was przez magię, czar kiepurowskiego życia, talentu i historii. Kłaniają się razem z właśnie, kłaniają się uśmiechając nisko. Magdalena Drohomiecka. Witam Państwa serdecznie i Łukasz Lech. Proszę Państwa, 3 maja to bardzo dobry dzień, żeby uśmiechać się z Janem Kiepurą, żeby o nim myśleć, żeby o nim pamiętać, ponieważ był i wielkim artystą, i wielkim patriotą i zawsze ten dzień 3 maja dla niego, jak i dla wszystkich Polaków teraz, ale szczególnie może wtedy, w okresie 20-lecia międzywojennego, kiedy po 123 latach zaborów znów można było to święto obchodzić, było dla Jana Kiepury szalenie ważne. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale na każdym właściwie koncercie, w którym występował, nigdy nie zapominał zaśpiewać czegoś w języku polskim. Dlatego nie ma chyba lepszego dnia niż 3 maja, żeby Jana Kiepurę wspominać. Nie ma lepszego dnia jak 3 maja, żeby to widowisko mogło powrócić znów do Krynicy, z czego jestem absolutnie szczęśliwy i tak bardzo Państwu wdzięczny. Przepraszam, że nie wszyscy mogą tak blisko tutaj się znaleźć, ale dziękuję, że Państwo jesteście, że tak bardzo kochacie Jana Kiepurę. Brawa dla Państwa! I wydaje mi się, że jeszcze większe brawa, wybaczcie, dla naszego mistrza, bo chyba już do nas, tak, oj, już oczywiście. Tam, już tak koło tej wielkiej butelki Jana właśnie. Spójrzcie Państwo. Widzę, że jest Jan Kiepura, zbliża się do nas, tak? Tak, Jan Kiepura! Witamy mistrzu, witamy. No muszę powiedzieć, że wygląda pan nieźle jak na swoje 120 lat. Mogę zdradzić panu sekret mojej długowieczności. Chce pan? Bardzo proszę. Bardzo proste. Należy regularnie podkreślam, stosować raz brunetki, raz blondynki. I oto taki efekt. Proszę panu. Ale mistrzu drogi, bo pan dzisiaj pierwszy raz w Krynicy od lat, prawda? Od dłuższego czasu. Od 58. Ciekaw jestem, tu pan prezes słyszy, bo to teraz pan prezes zarządza tym hotelem. Moim? Jeszcze się śmieje, trochę bezczelnie. No niech pan szczerze tutaj państwu powie, jak pan po latach odnajduje swoją patrię. No cóż, niestety, no nie poznałem jej dzisiaj. To wszyscy zgromadzeni doskonale wiedzą, co znaczy NFZ. Nic, ale taki mały powrót do przyszłości. Ale panie Janku... Wszystko przede mną. Jak najbardziej. Ale podobno, kiedy rozmawiał pan na temat honorarium Bogdana Pniewskiego, słynnego architekta, któremu powierzył pan powstanie tego niezwykłego gmachu, doszło między wami do takiej oto rozmowy. Tak mówię do niego wtedy. Panie Pniewski, no na miłość boską, za taką sumę projekt? Panie Kiepura, przecież to jest super nowoczesny budynek, 120 pokoi, centralne ogrzewanie, winda, sala balowa. Dobrze, doceniam, ale ja sam taki projekt bym namalował chyba za pół ceny. Za pół ceny? Za pół ceny to ja mogę panu zaśpiewać.
No i tak w końcu jakoś dogadaliście się. Patrię Hucznie otwierano w 1935 roku. Nawet ją pięknie, bo był ksiądz proboszcz, to ze zdroju poświęcono. Być może dlatego przetrwała do dziś. Proszę Państwa, Patria to niezwykła historia Polski, ale także polskiego biznesu. Gościły tam gwiazdy, artyści, ale do najsłynniejszych wizyt należą odwiedziny księżniczki Juliany, która przyjechała wraz z całym dworem. To była wielka, wielka sensacja tutaj w Krynicy w latach 20., rzecz jasna. A co to księżniczka robi, a gdzie chodzi, a gdzie jada? Tak ją tutaj gdzieś próbowano podglądać, a ona się u pana tam ukryła. Ona przyjechała do Krynicy z problemem. Leczyła się na niepłodność, mając nadzieję, że dzięki tutejszym wodom, wspaniałemu klimatowi, upora się ze swoją chorobą. I proszę sobie wyobrazić, po powrocie do Holandii stała się matką siedmiorga dzieci. Natomiast Jerzy Waldorf z kolei pisze w swoich wspomnieniach, że to Jan Kiepura miał wpływ na sukcesję tronu holenderskiego. Nie zaprzeczam, o nie, już nic nie powiem. Ach, to ty się tu popisujesz głosem i przechwalasz, a ja utknęłam w dorożce w korku na Piłsudskiego. Jak zwykle wszyscy. Pani Marto, ale my też bardzo byśmy chcieli, żeby pani się głosem popisywała. Zresztą bardzo o to prosimy. Wszak dzisiaj 3 maja. Marta Egert, Jan Kiepura. Witaj maj, 3 maj, dla Polaków nowy rok. Witaj maj, 3 maj, dla Polaków nowy rok. Wspominałam państwu na początku, jak wielkim patriotą był Jan Kiepura i tej miłości do ojczyzny uczył się już od wczesnego dzieciństwa. Należał do harcerstwa, działał w Sokole, brał także udział w pierwszym powstaniu śląskim. Panie Janie, ma pan może ten list jeszcze, który z wojska wysyłał pan do swojej mamy? Oczywiście, że mam. Boże, go zawsze przy sobie. Ach, bardzo proszę. Pozwolicie państwo, że przeczytam, co wtedy napisałem do swojej matki. Jest mi tu niezwykle dobrze. Zdrów jak koń, jem za 3, ćwiczę za 2, a dokazuję za 10. Jestem już podoficerem i dlatego mam się bardzo dobrze. Mam dobre stosunki ze wszystkimi, z magazynierami, kucharzami i portierami. Także mam wszystko, co najlepsze, począwszy od karabinu, skończywszy na obiadach. Słuchają mnie też wszyscy, bo jestem podoficerem. Słuchają mnie lepiej niż własną rodzoną matkę. Niedługo przechodzimy pod komendę Hallera. W każdym razie pisać proszę na ten adres. Co słychać, co robi Władek, czy ma jedną poprawkę, czy 2. Jak się ma babcia? Całuję ojca, mamusię i Władka. PS. Tu jeszcze bardziej można miłować ojczyznę. A najlepiej mi to wychodzi w śpiewie. Wasz syn Jan. Miłować ojczyznę i nieść ludziom nadzieję. Drodzy państwo, posłuchajmy pięknej piosenki naszego gościa specjalnego, gościa, który także w pewien sposób, można powiedzieć, jest z panem spokrewniony. To znaczy, jego dziadek był z Dunem, a jak państwo wiedzą, ojciec naszego Janka był piekarzem, czyli obaj panowie stali przy piecu. Miejcie nadzieję. Jacek Wójcicki. Zapraszam. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową. Tej nadziei jakże bardzo nam dzisiaj potrzeba. Tę nadzieję niósł zawsze Jan Kiepura, śpiewał wszędzie, kiedy go proszono, nawet kiedy go nie proszono. Tutaj w Krynicy
I miała także miejsce kiedyś na Deptaku taka oto scena. Piękny lipcowy wieczór. Jan Kiepura przechadzał się po Deptaku, ptaszki śpiewały. Nie była Krynica tak iluminowana pięknie jak dziś. I w ciemnościach przeglądał się stary dom zdrojowy w nowym domu zdrojowym. I w tych ciemnościach pewna dama nagle mówi: Boże, niemożliwe, to Pan Mistrzu, to Pan, jak patrzy Kiepura na nią, uśmiecha się, Pan to ma taki wielki głos, Pan ma taki duży głos, ach, Pan ma taki donośny głos. Niechże mi Pan zawoła dorożkę. Jan Kiepura podobno pojechał z tą panią na tej dorożce i śpiewał jej ukochaną piosenkę Wszystkich Pań, do której tekst napisała jego sekretarka Marcelina Halicz, mało kto tym wie, dlatego mówię. Nino, ach, uśmiechnij się, Jan Kiepura. Nino, ach, uśmiechnij się, urok twoich ust oczarował mnie. Małżonkę przyprowadziłem. Dziękuję bardzo. A państwo poznaliście się w 1934 roku na planie filmu Dla Ciebie Śpiewam, prawda? Prawda. No i wtedy mogła pani się przekonać już w czasie zdjęć, że nie jest obojętna Janowi. Film był realizowany w trzech wersjach językowych. W każdej towarzyszyła Kiepurze inna partnerka. I oto przychodzi kolej na wielką scenę całowania, tak było? Och, tak, tak. Janek bardzo dbał o swoje zdrowie. Obawiał się zarażenia. Oczywiście całował wszystkie trzy partnerki, oczywiście każdą osobno. I po takim pocałunku szedł za specjalnie przygotowaną zastawkę, gdzie była miednica i koniaczek. Tam przepłukiwał usta, także było tylko słychać. Drodzy państwo, ale po moim pocałunku nie poszedł za tę cholerną zastawkę. Nie poszedłem, bo koniak się skończył. O, John! A ja lubię. No to co? Śpiewaj i kochaj. Śpiewaj, kochaj, daj ci sił. Cieszę się, jakbyś dziś tylko żył. Nie bywaj o nic i nie pchu się, tylko oczy patrz i pocałuj mnie. Małe kino, czy pamiętasz małe biele kino? Na ekranie Rudolf Valentino, a w zacisznej loży ty i ja. Cieszymy się niezmiernie, że dzięki Fundacji Instytut Państwa i Wprawa w Krynicy działa zespół baletowy imienia Władysława Szlenka pod kierownictwem Małgorzaty Malczak. Wspaniały zespół, wspaniałe kierownictwo. Pani Małgorzata zrealizowała bardzo wiele świetnych widowisk. I chcę państwu powiedzieć, że Krynica właściwie o każdej porze roku jest piękna. Widzą państwo przecież spacerując po Deptaku, że ach, no maj jest w ogóle pięknym miesiącem, w Krynicy jest też piękny. Ale nikt tak naprawdę nie zaprzeczy, że jest to stolica gór. Na pewno powiedzą to zarówno narciarze, jak i łyżwiarze. I teraz wysłuchajmy, zobaczmy wspaniałego walca łyżwiarze, a naszemu krynickiemu baletowi będzie towarzyszyć orkiestra Arte Symfonico pod dyrekcją Mieczysława Smydy.
spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz więc o zdrowie zaśpiewam tobie piosenkę. Umówiłem się z nią, a tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa, a konto kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer. Nie wierzcie temu, że są krótkie, młode dnie. Tak długo trwają, jak kto chce. Widzi się świat podoba, góry, lasy, wody. Przed chwilką państwo Kiepurowie, a jeszcze przed momentem Jacek Wójcicki tak wspaniale wyśpiewał wiązankę z dwudziestolecia międzywojennego, która przypomina o tym najlepszym okresie w karierze Kiepury. Pisano o jego głosie, że na świecie zabraknie złota, żeby zapłacić za jego śpiew. Nie wiem, czy pan pamięta, po przyjęciu w wiedeńskiej ambasadzie, gdzie oczywiście uraczył pan małym recitalem zacne towarzystwo, pewna hrabina obdarowała pana takim oto komplementem. Mistrzu pan, to jest drogi Caruso. Ależ droga pani. Naprawdę, naprawdę, jaki drugi Caruso, ja naprawdę. Ja jestem pierwszym Kiepurą. Pan jest pierwszym Kiepurą, ale nie wiem, czy państwo wiedzą, że Kiepurów było dwóch. Janek miał brata, Władysław, tenor, młodszy o 2 lata, z nieco mniejszą siłą przebicia, ale z ogromnym poczuciem humoru. Janek się nim bardzo opiekował, często do niego dzwonił i właśnie kiedyś dzwoni do swojego braciszka, a Władek z radością, pewnością siebie podnosi słuchawkę i mówi: tu najwybitniejszy tenor świata, a Kiepura Janek na to. Do licha, co jest z tymi aparatami? Chyba dodzwoniłem się do siebie samego. Tak było. Mistrzu, no to przenieśmy się może na chwilkę do słonecznej Italii. Mamy rok 1926. Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło. No, Włochy dotknęła epidemia grypy. Pisano, że całe Włochy są zagrypione, zdarzały się nawet przypadki śmiertelne. Przerażona mama pisała do pana list pełen troski, żeby pan natychmiast wracał z tego Mediolanu. A co pan na to odpisał? Ma pan ten list może przy sobie? Oczywiście. Przeczytam państwu, co odpisałem mamie. No bardzo prosimy. Pisałem wtedy tak. Droga mamo, to nic, że panuje grypa. Zaziębienia zabiera głos tylko temu, kto go nigdy nie miał. Stracić głos też nie jest łatwo, bo przecież by go było trzeba maltretować przez parę lat, a ja tego nie robię, bo umiem śpiewać. Byłem parę dni przeziębiony, jak tysiące innych, ale mi przeszło i śpiewam jeszcze lepiej. Zresztą ojciec tyle razy był zaziębiony, a jeszcze parę lat temu, jak krzyknął na służącą, to ta się ze strachu o mało nie posikała. Kochani, za 3 lata będziecie milionerami. Trociny z tych wielkich tenorów polecą. Śpijcie spokojnie i wiedzcie, żem silny i dam radę 1000 laskalom. Nie na darmo Kiepura. Wasz Jaś. Na scenie Laskali śpiewał pan m.in. Turandot, Rigoletto. Panował tam nieśmiertelny wielki Arturo Toscanini, także Szalapin i inni.
Nawet Caruso byli niczym wobec niego, prawda? O tak, ale wiedziałem, gdy on powie mi tak, to zbuduje 3 takie hotele, o jakich nikt nie śnił. A no właśnie, no ale pan jednak na próbie do Rigoletto nieco sobie poszarżował, nie wiem, czy pan pamięta, dodając na końcu taki bardzo elegancki, efektowny ozdobnik, niestety nie napisany przez Verdiego. Tak było rzeczywiście i Arturo Toscanini, stróż partytur, przerwał mi i udzielił reprymendy przy całym zespole. No ale na niewiele się to zdało, bo na przedstawieniu dopiero dał pan popis swojej improwizacji, także Toscanini powiedział, że to koniec waszej współpracy. I rzeczywiście tak było, z tym, że on wyjechał z La Scali, a ja tam śpiewałem dalej. Bardzo prosimy, żeby pan dziś tu w ukochanej Krynicy zaśpiewał nam te efektowne ozdobniki. Mam nadzieję, że nie będzie to koniec z dyrektorem Smydą. La Donna Mobile, Jan Kiepura. La Donna Mobile, quale più mal vento, muto d'accento e di pensiero, sempre una mobile, legge a troviso. Po polskich sukcesach w Faustie, gdzie śpiewał obok wielkiego, znakomitego basa Adama Didura, który zresztą został później jego serdecznym przyjacielem. Młody, 24-letni śpiewak wyruszył w podróż poza granice kraju. Już w pociągu spotkał osoby, które doradzały mu, co dalej. Wybierał się do Paryża, ale postanowił zatrzymać się w Wiedniu. Tam spotkał dziennikarza i dyrektora teatru Reduta, Michała Orlicza, któremu udało się załatwić przesłuchanie dla Jana przed dyrektorem agencji światowej sławy, agencji Gutmana. Przesłuchanie się odbyło w momencie, kiedy Austriacy usłyszeli brawurowe wykonanie Arii Cavaradossiego. Stwierdzili, no nie, nie możemy go wypuścić z rąk. Zaproponowano mu kontrakt na 3 sezony za 45 tysięcy dolarów. Cena i kwota znakomita. Kiepura siedział wraz z Orliczem, podpisał tę umowę, mówił do niego cały czas, no cóż, chyba to jest bardzo dobry interes. Podpisał tę umowę i wyszli. Austriacy pozostali w gabinecie, zacierali ręce, otworzyli szampana, pili koniaki, palili cygara, wspaniałą kawę popijali, albowiem w biurku przygotowany był kontrakt na 75 tysięcy dolarów, w razie gdyby Kiepura nie podpisał tego pierwszego. Kiepura wraz z Orliczem szli. Kiepura zaprosił Orlicza w podzięce za jego bezinteresowną pomoc na obiad, ale nagle mówi, słuchaj, wracamy. Ale dlaczego? Zaraz zobaczysz. Wrócili, weszli do gabinetu. Tam oczywiście dalej trwała, no, powiedzmy sobie szczerze, znakomita feta. Panowie się nieco speszyli, my o jej popełniliśmy jakąś fatalną gafę, ale panowie tak szybko wyszli. O nie, nie, powiedział Kiepura, to ja popełniłem gafę. Dlaczego, herr Kiepura? Ponieważ nie poprosiłem o zaliczkę. Ależ, herr Kiepura, oczywiście, za pierwsze 2 koncerty dostaje pan z góry. Na to Kiepura się uśmiechnął i już zawsze mógł cudownie i wspaniale śpiewać o Wiedniu. Wiedniu, ach Wiedniu mój, o tobie śpiewam refren mój, o mieście walca, mieście snów, które wspominam w piosence znów. Lekko z Wiednie miłe proszę tak, jak było to tak. Zostańmy na moment jeszcze w Wiedniu Jana Kiepury. Nasz Janek niesiony na fali swojej szczęśliwej gwiazdy, nieprawdopodobnych zbiegów okoliczności,
i wielkiej wiary w siebie postanawia pewnego poranka, bez wcześniejszego umówienia się, zajrzeć do jaskini lwa, czyli do gabinetu samego Franza Szalka, dyrektora opery wiedeńskiej, dyrektora, jak o nim mówiono, dyktatora. No i proszę Państwa, dyrektor przyjmuje naszego Kiepurę i w zachwycie po wysłuchaniu arii Cavaradossiego mówi: angażuję pana od zaraz do opery wiedeńskiej. A Kiepura na to: a za ile, panie dyrektorze? Szalk zdębiał, bo jeszcze taka zuchwałość z ust młodego śpiewaka nigdy mu się nie przytrafiła. I w tym momencie nasz Janek wymienia kwotę, kolosalną kwotę, zbliżoną do honorarium pierwszego tenora opery wiedeńskiej Leo Szlezaka. Oczywiście dyrektor wpadł w furię, nie wytrzymał i wyrzucił Kiepurę za drzwi. A ten, nie przejmując się tą okropną, co tu dużo mówić, sytuacją, włożył jeszcze głowę w niedomknięte drzwi i powiedział: pan jeszcze będzie mnie prosić o występ w operze wiedeńskiej. Całą tę historię podsłuchiwała pod drzwiami primadonna opery wiedeńskiej Maria Jelica, boska, wspaniała artystka, cudowny sopran, kochana przez Wiedeńczyków, uwielbiana. Dyrektor powiedział jej, co za skandal tutaj miał miejsce, a ona mówi: dyrektorze, jutro Toska, a Szlezak chory. Chce śpiewać z tym młodym Polakiem. Państwo mogą sobie wyobrazić, jakie kolory przybrała twarz pana dyrektora Szalka. Tupał, krzyczał, że po moim trupie, że niemożliwe, ale i tak. Wszyscy wiedzieli, że całym Wiedniem, jak i operą wiedeńską, rządzi nie kto inny jak Maria Jelica. Cóż biedak miał czynić jeszcze? Tego samego popołudnia udał się na obrzeża Wiednia do skromnego mieszkania Kiepury. Drzwi były uchylone. Zobaczył Janek. Leżał na takim skromnym, małym łóżeczku. Na widok swojego niedoszłego pryncypała podniósł głowę od niechcenia i powiedział: a nie mówiłem, że będzie pan mnie prosić o występ w operze wiedeńskiej? Dyrektor w stanie przedzawałowym był w stanie wydusić z siebie tylko: umie pan Toskę po włosku? Umiem. Jutro śpiewa pan z Jelicą. Lotem błyskawicy wiadomość obiegła Wiedeń, że jakiś niezwykły cudzoziemiec będzie śpiewać u boku wielkiej Marii Jelicy. Biletów już dawno nie było na ten spektakl, tak to w Wiedniu jest od miesięcy. Ale ludzie wybiegli na ulicę, chcieli zobaczyć, cóż to za niezwykły człowiek, cóż to za artysta. Tak mnóstwo ludzi wyszło przed operę wiedeńską, że policja musiała dyrygować ruchem. W tym samym czasie nasz Janek siedział w garderobie opery wiedeńskiej, zlany zimnym potem i gorąco polecał się opiece Matki Boskiej Częstochowskiej, której wizerunek zawsze ze sobą woził. Wpada do garderoby jego przyjaciel, który bawił akurat w Wiedniu, Michał Orlicz. Mówi: co się z panem dzieje? Panie Janie, Toska z Jelicą, artyści marzą o takiej chwili i nigdy jej nie dostąpią, a pan wygląda jak na rzeź prowadzony. Co się dzieje? Bo ja nie umiem Toski po włosku. Jak to pan nie umie? Przecież powiedział pan, że potrafi. No bo myślałem, że się przez noc nauczę. Spokojnie, spokojnie, panie Janku, spokojnie. A umie pan te dwie główne arie przynajmniej zaśpiewać po włosku? No tak, niech pan śpiewa te dwie arie. Perfekt po włosku, a pozostałą część opery niech pan śpiewa
po polsku, ale niewyraźnie, bo w operze i tak nikt nigdy nie wie, w jakim języku artyści wykonują swoje partie. Nazajutrz wiedeńska prasa pisała: fenomenalny występ młodego Polaka. Jan Kiepura śpiewał Toskę we wszystkich językach świata. Myślę, że nam wszystkim należy się chwila oddechu za sprawą ognistego czardasza w wykonaniu Marty Egert z pięknej operetki, mało znanej, Perła Tokaju, kiedy cykańska dusza gra. Marta Egert i Arte Symfonico Mieczysława Smydy. Zadać takie osobiste pytanie, takie nie wiem, czy mogę, ale w końcu sama rodzina na widowni. To. Czy pani nam może powiedzieć, czy pani pamięta wasze pierwsze spotkanie? Ach, oczywiście. Takiej chwili się nie zapomina. Będę pamiętała ją do końca życia. Do atelier przychodziłam zawsze w towarzystwie mamy, lecz tego dnia mama była bardzo zajęta, a zdjęcia skończyły się wyjątkowo późno. Jan zaproponował mi, że odprowadzi mnie do domu. Było już wtedy bardzo późno. Mieszkałam w centrum Berlina, szliśmy więc pieszo i bardzo, bardzo długo. Było już po północy, kiedy na ulicy spotkaliśmy kwiaciarkę z koszem pełnym kwiatów. Jan Kiepura wziął od niej wszystkie te kwiaty, wręczył mi je i wyszeptał. Czy miałaby pani pożyczyć 15 marek? Chwilę później, kiedy żegnaliśmy się pod domem, Jan zapytał. Czy wie pani, dlaczego wręczyłem pani te kwiaty? Och, pamiętam. Cała spłonęłam na twarzy. Serce zaczęło mi mocniej bić. Byłam tak podekscytowana. I wtedy Janek powiedział: kochanie, tak bardzo, ale tak bardzo było mi żal tej pani, że do tej pory nie sprzedała jeszcze swoich kwiatów. I do tej pory nie oddałeś mi tych 15 marek. I nie oddam, bo inflacja i wszystko. Ale teraz chciałbym podarować ci to, czego nie mogłem wtedy. Taki kryzys. Śladów szukałam w Krynicy, w szumie drzew, co przerosły już patrie, w starych willach drewnianych, które tęsknią za panem, choć to chyba tęsknoty. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczyny całą. Jak źródło Kryniczanki, tak moje serce bije dla Krynicy.